Dziękujemy za wybór przemiennika częstotliwości Mitsubishi Electric serii FRE800. W tym filmie omówię i pokażę Wam funkcję autotuningu w serii FRE800. Powiem Wam, do czego potrzebna nam jest funkcja autotuningu i jak wpływa ona na kontrolę silnika. Jesteście gotowi? No to zaczynam. Funkcja autotuningu służy nam do odczytania dodatkowych zmiennych silnika, których nie znajdziemy na tabliczce silnika. Autotuning jest pomocny, gdy chcemy operować ze sterowaniem wektorowym. W przemienniku częstotliwości zaimplementowany jest model matematyczny naszego silnika. Jak się zapewne domyślacie, model silnika określają skomplikowane wzory matematyczno-fizyczne. Zmiennymi w tych równaniach są właśnie dane, które odczytamy za pomocą funkcji autotuningu. Jakie to zmienne? Chociażby rezystancja czy induktancja u zwojeń stojana, czy stała czasowa rotora. Sama procedura autotuningu trwa od kilku do kilkunastu sekund w zależności od modelu przemiennika czy silnika. Jeżeli chcemy, by kontrola naszego silnika spełniała nasze oczekiwania, koniecznie musimy wyzwalać funkcję autotuningu. Dopowiem jeszcze, że w większości wypadków mamy również możliwość wyboru, czy dokonujemy autotuningu dla silnika asynchronicznego czy synchronicznego, czy działamy w trybie skalarnym czy wektorowym. Często też musimy określić, czy chcemy, aby autotuning odbywał się bez rotacji silnika, czy z jego rotacją. Więcej na temat różnicy pomiędzy sterowaniem wektorowym a skalarnym opowiem Wam w lekcji numer 12. W chwili obecnej zapraszam do pokazu wyzwalania funkcji autotuningu. W zależności od tego, czy mamy sterowanie lokalne czy zdalne, autotuning wyzwala się osobnymi sygnałami. Pierwsza czynność, jaką musimy wykonać, to wpisać wszystkie dane z tabliczki znamionowej silnika. Wiecie już, jak to zrobić, omawialiśmy to w poprzedniej lekcji. Dlaczego to takie istotne? Ponieważ funkcja autotuningu estymuje dodatkowe zmienne na podstawie odpowiedzi silnika. Co to oznacza? Przemiennik wpuszcza w obwód stojana napięcie i prąd DC, biorąc jako podstawę dane znamionowe z tabliczki silnika. Jeżeli zatem nie wpiszemy dokładnie danych znamionowych, zmierzone dodatkowe zmienne silnika również będą obarczone błędem. Dlatego zawsze w pierwszej kolejności wpisujemy dane z tabliczki silnika. Zwracam szczególną uwagę na wielkość wpisywanego prądu znamionowego. W trakcie procesu autotuningu również można doprowadzić do uszkodzenia silnika. Co dalej? Po wpisaniu podstawowych danych z tabliczki szukamy parametru odpowiedzialnego za procedurę autotuningu. W naszym wypadku jest to parametr numer PR96. Możemy wybrać stacjonarny autotuning, to znaczy bez rotacji silnika. Wybieramy, czy operujemy w trybie wektorowym, czy skalarnym. Dla trybu skalarnego autotuning wymagany jest, gdy używamy funkcji lotnego startu. Po zatwierdzeniu autotuningu w parametrze PR96 autotuning zostanie przeprowadzony po wysłaniu komendy start do przemiennika. Jeżeli operujemy w trybie lokalnym, naciskamy start na klawiaturze. Jeżeli operujemy w trybie zewnętrznym, musimy podać sygnał start na listwę wejść-wyjść. Jak widzicie, cała procedura trwa dosłownie kilka sekund. Zmierzone dodatkowe zmienne podejrzeć możemy w parametrach.
PR82, PR90, PR91, Na koniec możliwe błędy, jakie mogą nastąpić podczas operacji autotuningu oraz co powinniśmy w danej sytuacji zrobić. To już wszystko na dzisiaj. Co warto zapamiętać z dzisiejszej lekcji? Funkcja autotuningu jest pomocna podczas pracy w trybie wektorowym bezczujnikowym. Przed wykonaniem funkcji autotuningu wpisujemy dane znamionowe z tabliczki silnika. Krytycznie ważne jest, by podać prawdziwe dane. Funkcja autotuningu mierzy dodatkowe zmienne silnika, jak chociażby rezystancję stojana, i zapisuje te dane w odpowiednich parametrach pamięci. Zawsze wybieramy typ silnika, z którym pracujemy: synchroniczny, asynchroniczny. Określamy algorytm pracy: wektorowy, skalarny. W zależności od typu silnika, funkcja autotuningu mierzy odrębne zmienne. Mamy możliwość wyzwalania funkcji autotuningu przy starcie silnika lub periodycznie. W zależności od trybu pracy lokalnej, zewnętrznej, wyzwalamy autotuning ręcznie za pomocą klawiatury lub zdalnie za pomocą sygnałów z listwy wejść-wyjść lub komunikacji. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnej lekcji.